Jezus dzisiaj wyrzuca z świątyni bankierów, wywraca stoły kupców, rozpędza stoiska ze zwierzętami ofiarnymi. Dlaczego? Chce zrobić porządek? Raczej chce przywrócić porządek, bo przecież to wszystko miało służyć, by oddawać cześć Panu Bogu. Jednak stało się przedmiotem czci. Człowiek odwrócił to, co miało służyć chwale Pana Boga, stało się przedmiotem chwały. Może warto w tą niedzielę Wielkiego Postu zapytać siebie, gdzie Pan Bóg musi powywracać w moim sercu ten porządek, który ja sobie ustawiłem. Co zajmuje miejsce Pana Boga w moim życiu? Dobrej niedzieli.